Punkt zmiana naciśnie zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, druk numer 200A, czyli z autopoprawką. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany naliście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych oraz przystąpienia i przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań powierzonych w roku 2013 na roczny program współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Paragraf pierwszy. W ramach listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych przyjęto uchwał nr 18/178/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku, zmienionej uchwałą 21/195/2012 z dnia 20 września 2012 roku dokonuje się następujących zmian. W punkcie pierwszym wykreśla się zadanie pod nazwą cykl imprez integracyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców dzielnicy 6 w filii MDDPS przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 15, kwota 15 tysięcy złotych. W klubie seniora Domu Kultury w Mydnika, ulica Balicka 289, kwota 10 tysięcy złotych. W klubie integracyjnym klubie niewidomego seniora przy ulicy Bankiego 19, kwota 10 tysięcy złotych. W punkcie drugim wykreśla się zadanie pod nazwą integracyjny piknik dla osób starszych i niepełnosprawnych, kwota 15 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Kwotę 50 tysięcy złotych po wykreślonych zadaniach przeznacza się na konkurs ofert w zakresie niżej wymienionych zadań. I mamy tabelę. Nazwa zadań. Cykl imprez integracyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców dzielnicy 6 w a. spotkania integracyjne, b. wyjazdy integracyjne dwutrzydniowe o charakterze rekreacyjno-sportowym. Kwota 35 tysięcy złotych. Realizator tu będzie konkurs ofert. I integracyjny piknik dla osób starszych i niepełnosprawnych pod nazwą Czas na odrobinę relaksu. Kwota 15 tysięcy złotych, również konkurs ofert. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z negatywną opinią Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa dotyczącą realizacji zadań wymienionych w paragrafie pierwszym oraz informacją o możliwości realizacji tych zadań jedynie w ramach konkursu ofert, Zarząd Dzielnicy 6 zaproponował wyżej wymienione zmiany. Opinia Komisji Zdrowia Spraw Społecznych? Pozytywna. Ja bym jeszcze prosił panią Alicję Gackiewicz dwa słowa. Szanowni Państwo, Wydział Merytoryczny nie przyjął takiej formy podziału środków, jak dotychczas była, czyli w latach poprzednich. Powołał się na zarządzenie prezydenta miasta 19 marca 2010 i zaproponował realizację tych zadań w ramach otwartego konkursu ofert. W związku z czym proponujemy zmianę taką, że te same cykle imprez integracyjnych nie będą odbywały się przez realizatorem nie będą miejskie dzienne domy pomocy społecznej, czy też filie miejskich dziennych domów pomocy społecznej, tak zwane kluby seniora, tylko będzie się odbywało to w ramach otwartego konkursu ofert, a jak wiemy, do otwartego konkursu ofert może przystąpić każda organizacja pozarządowa, która oczywiście będzie realizowała te zadania dla mieszkańców naszej dzielnicy. Niekoniecznie musi to być organizacja z naszej dzielnicy, czy mająca siedzibę w naszej dzielnicy, może równie dobrze być to organizacja, która zgłosi się do otwartego konkursu ofert zupełnie z innej części Krakowa, niemniej realizowana ma być, zadanie ma być realizowane na terenie naszej dzielnicy i dla mieszkańców przede wszystkim dzielnicy 6. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady nad tym projektem uchwały. Przystąpimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Artura o przeliczenie głosów. 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? 6. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 podjęła uchwałę. Przechodzimy do
kolejnego punktu porządku obrad, to jest punktu 9. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa. Paragraf 1. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu przez sklep spożywczo-alkoholowy prowadzącą działalność w ulicy Bronowickiej 10A w Krakowie. Paragraf 2. Powodem niniejszego wniosku są zgłoszenia mieszkańców potwierdzone przez Straż Miejską miasta Krakowa oraz Policję o powtarzających się zakłóceniach porządku publicznego w miejscu obrotu napojami alkoholowymi, co w myśl ustawy z dnia 23 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, artykuł 18 ust. 10 punkt 3 stanowi podstawę do cofnięcia zezwoleń. Paragraf 3. Załączniki. W punkcie 1. Raport z interwencji policji podjętych na najbliższej okolicy wyżej sklepu za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku. W punkcie 2. Raport z interwencji Straży Miejskiej Miasta Krakowa podjętych na najbliższej okolicy wyżej sklepu za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku. W punkcie 3. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej nr 9/2012 z dnia 15 sierpnia 2012 roku. Sąsiedniego budynku wielorodzinnego nr 5 przy ulicy Krzywy Zaułek wraz z pismem przewodnim oraz pozostałymi załącznikami. W punkcie 4. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej nr 8/2006 z dnia 3 listopada 2006 roku sąsiedniego budynku wielorodzinnego nr 9 przy ulicy Rynku. W punkcie 5. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej nr 17/2006 z dnia 27 października 2006 roku sąsiedniego budynku wielorodzinnego nr 5 przy ulicy Krzywy Zaułek. W punkcie 6. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej sąsiedniego budynku wielorodzinnego nr 4 przy ulicy Krzywy Zaułek. W punkcie 7. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej sąsiedniego budynku wielorodzinnego nr 6 przy ulicy Krzywy Zaułek. Paragraf 4. Uchyla się uchwałę nr 21/198/2012 Rady Dzielnicy 6 Bronowice z dnia 20 września 2012 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z brakiem w uchwale nr 21/198/2012 Rady Dzielnicy 6 Bronowice z dnia 20 września 2012 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa paragrafu z zapisem uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, należy wyżej wymienioną uchwałę uchylić i ponownie przyjąć w poprawnej formie. Opinia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa? Pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady nad tym projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję. Nie. Przechodzimy. Bardzo proszę o ważne zachowanie, jakże ważne sprawy społeczne. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Uchwała w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji. Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Rydla nr 202A po autopoprawce. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji. Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Rydla. Paragraf 1. Opiniuje się negatywnie zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i naziemnymi miejscami postojowymi oraz układem dróg wewnętrznych na części działki nr 167.